Prawdziwki, podgrzybki, koźlarze, kurki, maślaki czy gąski to aromatyczne dary runa leśnego. Znakomicie smakują smażone i pieczone. Grzyby dodajemy zarówno do dań wegetariańskich, do mięs i bardzo fajne na przykład połączenie jest ryb tak samo z grzybami, z sosem grzybowym, z różnymi farszami grzybowymi, z borowikiem, z podgrzybkiem, z pieczarką, ryby z sosem kurkowym. Grzyby są ciężkostrawne, ponieważ zawierają chitynę, która nie jest trawiona przez człowieka. Jednak naukowcy coraz częściej mówią o wartościach odżywczych tych leśnych przysmaków. Zawierają białko, różnego rodzaju witaminy i sole mineralne, dlatego coraz częściej goszczą na naszych stołach. Lubię gotować i potrawy, które gotuję, bardzo często są z dodatkiem grzybów. Tym bardziej, że ubiegły rok naprawdę był rokiem wyjątkowo obfitującym w grzyby i też z tego względu tego grzyba się dodaje do różnych potraw. Warsztaty kulinarne, te, które dzisiaj są czwarte z kolei warsztaty i kucharz prezentuje potrawy z grzybem i w sposób taki troszeczkę inny niż może tradycyjnie się to robi, bo i można to mięso troszeczkę inaczej zwinąć, dodać trochę inne przyprawy i już wygląda ta potrawa trochę inaczej i tak Boże bardziej odświętnie. Gminny Ośrodek Kultury w Bożencinie zorganizował warsztaty, podczas których profesjonalni kucharze pokazali, co można w kuchni wyczarować właśnie z grzybów. Warto przyjechać na taki kulinarny, w cudzysłowie ująć, spektakl, poznać pana kucharza, który wyśmienicie i smakowicie gotuje. Mamy tutaj do czynienia z grzybami. Oczywiście nasza gmina Bożencin słynie z tego, jak Państwo wiecie, jest święto grzyba, więc grzyby możemy wykorzystać pod różną postacią. Tak jak dzisiaj, możemy je mieszać ze szpinakiem, z buraczkami, możemy również pod postacią różnego rodzaju mięska, polędwiczki, czy to będzie schab, czy to będzie kurczak. Warsztaty są finansowane z funduszy lokalnej grupy działania Kwartet na Przedgórzu. Odbyły się one w czterech gminach: Dębno, Bożencin, Brzesko i Radłów. Cieszymy się, bo przy okazji każdego z tych spotkań frekwencja jest bardzo dobra. Spodziewaliśmy się minimalnie 20 osób i takie też limity wyznaczyliśmy sobie w projekcie. Natomiast tych pań zainteresowanych profesjonalną obsługą kuchni i chcących sprawdzić, jak tak naprawdę zawodowy kucharz, co w kuchni ciekawego robi, jak potrafi przygotować, przyrządzić potrawy, jest naprawdę dużo, do tego stopnia, że musimy robić listy i na tych listach te panie zapisywać. Tak naprawdę to spotkanie, które planujemy w miesiącach wakacyjnych na przełomie lipca i sierpnia, odbędzie się w Warysiu i na to spotkanie zapowiedziały swój przyjazd panie z wszystkich tych spotkań, czyli również wszystkich gmin uczestniczących w projekcie, czyli z Bożencina, z Brzeska, Dębna i Radłowa i tam również z kucharzem, ale z kolei w plenerze, już nie w kuchni, tak jak do tej pory spotykamy się, panie będą mogły wspólnie z kucharzem przygotować potrawy również z grzybów, ale na grillu. Chcemy pokazać, jak można grillować, jak powinno się grillować i jak możemy grillować również z wykorzystaniem grzybów. Gmina Bożencin od lat stawia na grzyby. W miejscowych lasach jest ich pod dostatkiem. Na ich zbiory przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy powiatu brzeskiego, ale także całej Małopolski. Sam wójt nie ukrywa, że nie tylko lubi je jeść, ale także zbierać. W wolnej chwili jesienią, kiedy jest wysyp, po lasach bożencińskich razem z małżonką chodzimy. I te grzyby są takim dodatkowym elementem do różnego rodzaju potraw spożywanych przy różnych okolicznościach. Gmina Bożencin promuje się od wielu lat przez bożencińskiego grzyba. Zresztą zasobność runa leśnego w bożencińskich lasach, które stanowią powierzchnię blisko 25% gminy, jest bardzo wysoka. Stąd pomysł na Bożenckie Święto Grzyba, pomysł na konkurs kulinarny z potrawami z grzybów, na kosz pełen grzybów. I te potrawy grzybowe goszczą na bożencińskich stołach i nie tylko. Przecież słynny placek grzybowy wędrował z nami i był wysoko oceniany na różnego rodzaju konkursach kulinarnych przez znawców dobrego smaku. Sezon na grzyby już za pasem, więc może warto wybrać się po te leśne przysmaki, by połaskotać podniebienia swoich bliskich i znajomych.